Witam państwa bardzo serdecznie. Witam również ministra edukacji i nauki, który sprawuje patronat honorowy nad kanałem Zakazane Historie. Partnerem kanału jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które odpowiada za prowadzenie polityki państwa w obszarze oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego. W moim dzisiejszym filmie. Odpowiem na pytanie, dlaczego Niemcy czują się dzisiaj ofiarami II wojny światowej. Dowiecie się, dlaczego w Niemczech obowiązuje dzisiaj zupełnie inna wersja historii II wojny światowej niż ta, którą mamy w Polsce i innych krajach, które były okupowane przez trzecią rzeszę? A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Letyshops. Dzięki której możecie państwo zaoszczędzić swoje pieniądze. Serwis zwróci na wasze konto część środków wydanych na zakupy w sieci sklepów polecanych przez Letyshops, a jest ich już blisko 3000. Jak to działa? Sklepy te dają prowizję Letyshops za promowanie ich ofert, a oni oddają wam od 50 do 70% tej prowizji w postaci cashbacku. Jest listopad, czas przeróżnych promocji: Black Friday, Cyber Monday, przedświąteczne wyprzedaże. Każdy z nas będzie dokonywał zakupów w tym okresie, a dzięki Letty Shops nie dość, że otrzymacie rabat od sklepu, to jeszcze kilkakrotnie powiększony, gorący cashback, czyli będzie jeszcze taniej. W tym okresie na pewno warto odwiedzić na przykład serwis Allegro. Proszę więc śledzić nowości na stronie Shops i oszczędzać swoje pieniądze. Skorzystać z Shops można na kilka sposobów: pobierając aplikację mobilną, wtyczkę przeglądarkową lub korzystając ze strony internetowej. Zarejestrować się można klikając w link w opisie, a także używając kodu QR widocznego w prawym górnym rogu. Ekran. Myślę, że warto skorzystać i zaoszczędzić swoje pieniądze. A teraz zapraszam na film. Niedawno na platformie streamingowej Netflix pojawił się film Na Zachodzie bez zmian w reżyserii Edwarda Bergera, który jest niemieckim kandydatem do filmowego Oscara za 2022 rok. Ten film to już kolejna ekranizacja głośnej pacyfistycznej powieści znanego pisarza Ericha Mari Remarka o takim właśnie tytule. Ale tym razem nakręcona została ona z niemiecką obsadą i po niemiecku. Media w Niemczech od razu okrzyknęły ten film arcydziełem filmowym. Aktualnym szczególnie dzisiaj, kiedy toczy się wojna na Ukrainie. Film na zachodzie bez zmian pokazuje brutalną prawdę o I wojnie światowej, której Niemcy, jak można domyślać się z filmu, wcale nie chcieli. Tak naprawdę film znacząco odbiega od książki Remarka. Jego twórca ograniczył bowiem I wojnę światową do ostatnich dni wojny, koncentrując się na poczynaniach niemieckich polityków i wojskowych dążących do jej zakończenia. Ale to, jak podkreślają niemieckie media, jest przecież zrozumiałe, bo dzisiaj również należy podejmować działania, aby wojna na Ukrainie uległa wreszcie zakończeniu. Film Bergera opowiada historię pięciu niemieckich żołnierzy: Baumera, Kaczyńskiego, Tiadena, Kropa i Kemericha, którzy namówieni przez swoich nauczycieli do spełnienia obywatelskiego obowiązku, zaciągnęli się do niemieckiej armii i bardzo szybko poznali okropieństwo wojny. Sceny śmierci, huk granatów zawieszone na drzewach zwłoki wyrzucone z ubrań krzyk rannych to wizje które przeplatają się w filmie ze scenami codziennego żołnierskiego życia obozową kuchnią walką ze szczurami głodem wódką przyjaźnią a nawet swoistym żołnierskim humorem ale wojna równie szybko zabija w bohaterach filmu zwykłe ludzkie uczucia Widzimy zatem ich zobojętnienie na śmierć, cierpienie i głód. Pozostaje im tylko przyjaźń, i to też mająca swoje ograniczenia. W filmie jest bowiem przedstawiona scena, gdy niemieccy żołnierze pocieszają umierającego kolegę Kemericha, ale jednocześnie porządliwie patrzą na jego buty. Wówczas prawdziwy skarb dla każdego żołnierza Oglądając to wszystko, widz stawia pytanie: Po co jest wojna, skoro tak bardzo od człowieka ludzi? Ten film, podobnie jak książka Remarka, jest głośnym protestem przeciwko wojnie. Można wręcz odnieść wrażenie, że Niemcy już w czasie I wojny światowej nie chcieli wojny, podobnie jak nie chcą jej Dzisiaj. Nie sposób bowiem oderwać premiery tego filmu od stosunków współczesnych Niemców do wojny na Ukrainie. Film Bergera na pewno jest wyrazem protestu Niemców przeciwko wojnie na Ukrainie, którą Niemcy chcieliby jak najszybciej zakończyć bez względu na jej ostateczny rezultat. Ale pacyfizm od dawna był w Niemczech obecny. Dzisiaj stał się nawet jednym z najważniejszych wątków niemieckiej narracji historycznej. Można bowiem z niego łatwo wyprowadzić drugi jej ważny wątek, mówiący o tym, że skoro Niemcy byli i są pacyfistami, nie mogą ponosić winy za wywołanie II wojny światowej i jej okrucieństwa. Wprawdzie brali w niej udział, ale nie stało się tak bez powodu. W filmie Bergera jest na to prosta odpowiedź. Otóż I wojna światowa zakończyła się dla Niemców krzywdzącym traktatem pokojowym, i dlatego właśnie musieli stawić czoła II wojnie światowej. O tej ostatniej opowiadał przed paroma laty inny niemiecki film historyczny, Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Reżyser tego filmu, Filip Kadelbach, zrobił to przedstawiając historię pięciorga młodych przyjaźniących się na co dzień Niemców. Akcja filmu zaczyna się w czerwcu 1941 roku, przed dzień wybuchu wojny ze Związkiem Sowieckim. Ale z filmu, nie wiadomo, kto na kogo wówczas napadł. Wilhelm, młody oficer Wehrmachtu, marzy o wielkiej karierze wojskowej. Zakochana w nim Charlotte zgłasza się na ochotnika do niemieckiej służby medycznej, aby w ten sposób dobrze przysłużyć się ojczyźnie. Brat Wilhelma Friedhelm, typ intelektualisty i pacyfisty, jest z kolei jednym z wielu niemieckich rekrutów powołanych do Wehrmachtu. Greta, koleżanka Charlotte, chce zostać wielką piosenkarką. Kocha się w niej Wiktor, który jest Żydem. I dlatego właśnie nie może pójść na wojnę razem z Wilhelmem i Friedhelmem. Ale wojna, dla każdego z nich pisze inne scenariusze. Wilhelm nie wytrzymuje piekła wojny i dezerteruje z armii, plamiąc swój honor. Jego brat Friedhelm zamienia się natomiast w maszynkę do zabijania, co całkowicie wypacza jego dobry charakter. Charlotte. Pod wpływem wojny denuncjuje w szpitalu, do którego trafiła żydowską pielęgniarkę, która następnie trafia w ręce SS. Pragmatyczna Greta nawiązuje romans z młodym oficerem SS, wierząc, że dzięki temu szybciej zrobi artystyczną karierę. Losy żyda Wiktora są najbardziej skomplikowane. Udaje mu się uciec z transportu jadącego do Auschwitz i trafia do oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. Ale po jakimś czasie musi z niego uciekać, bo jest Żydem. Okazuje się, że polscy partyzanci są antysemitami i dlatego Wiktor musi opuścić ich oddział. Ale w przypadku Wiktora. Jedna ze scen tego filmu na trwałe pozostaje w pamięci widza. To ta kiedy oddział partyzancki, do którego trafił Wiktor zatrzymuje pociąg wiozący Żydów do obozu zagłady. A co z nimi? Co z nimi? Większość z nich to Żydzi, a Żydzi są tak samo jak komuniści czy ruski. Lepiej martwi niż żywi. Można więc odnieść wrażenie, że całkowicie akceptują ich zagładę. Emisja tego filmu w Państwowej Telewizji CDF poprzedzona została potężną kampanią promocyjną. Niemieckie media apelowały do Niemców o to, aby wszystkie pokolenia zgromadziły się przed telewizorami i poznały prawdę na temat drugiej Wojny Światowej. Dzięki temu film obejrzało prawie połowę Niemców. Wyeksportowano go do prawie 80 krajów. Po emisji filmu zaczęła się kampania jego wychwalania. Niemiecki Die Zeit podkreślał, że film wywarł na widzach ogromne wrażenie. Największe w historii niemieckiej telewizji. Z kolei Weltan Zontak nazywał film pomnikiem wystawionym niemieckim matkom i ojcom. Przy okazji tej kampanii wychwalania filmu, dano też odpór zarzutom płynącym z Polski, że film stara się zrobić z Polaków współsprawców zagłady. Dziennik Bild komunikował, że nacjonalizm i antysemityzm w szeregach armii krajowej nie był niczym nowym i że w tamtym czasie, w Europie Wschodniej, antysemityzm był powszechny. Co zresztą ułatwiło wymordowanie Żydów. Bild zapomniał tylko dodać, kto tego dokonał. Zresztą, ilekroć w niemieckich mediach jest mowa o sprawcach zagłady Żydów, to zawsze są nimi naziści, obok których byli Polacy. Antysemityzm tych ostatnich został w tej kampanii podbudowany wypowiedziami niemieckich historyków. Jednym z nich był Julius Szeps, który zwrócił uwagę na to, że sceny w filmie pokazujące antysemityzm Polaków odpowiadają przypadkom, do jakich dochodziło wśród partyzantów armii krajowej. Z kolei inny historyk Wolfgang Benz podkreślił, że antysemityzm w Polsce jest obecny nawet dzisiaj. Oba wspomniane filmy i to, co się wokół nich w Niemczech dzieje, są dobrym przykładem trwającego w Niemczech od wielu lat procesu konstruowania nowej pamięci o przeszłości. Powstające w Niemczech filmy historyczne mają spowodować, że ta pamięć zacznie w końcu wyglądać inaczej. Niemcy nie będą już sprawcami II wojny światowej i zbrodni, jakie miały miejsce w jej trakcie. Nabiorą też przekonania, że sami doznali wielu krzywd w czasie II wojny światowej. Jedną z nich mają być wysiedlenia Niemców z Polski, Czechosłowacji, Węgier i Rumunii zaraz po jej zakończeniu. W celu zaprezentowania Niemcom tego tematu utworzone zostało w Berlinie Centrum Przeciwko Wypędzeniom, które ma pełnić rolę edukacyjną w tym zakresie. Na użytek budowania nowej niemieckiej pamięci o przeszłości, zwłaszcza tej z czasów II wojny światowej, nagminnie używa się kłamliwego terminu polskie obozy koncentracyjne, o czym już opowiadałem Państwu. W jednym z moich poprzednich filmów. Wspomnę jedynie o tym, że ten kłamliwy termin używany jest powszechnie w niemieckich szkołach, nawet tych o profilu historycznym, które w swoich programach mają wycieczki do polskich obozów koncentracyjnych. Na przykład, kilka lat temu, gimnazjum w Kirchheim. Na swoich stronach internetowych informowało o spotkaniu uczniów z Abbą Naorem, więźniem polskiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Polski antysemityzm i polska odpowiedzialność za zagładę Żydów robią dzisiaj w Niemczech furorę. To się po prostu coraz bardziej podoba. Widać to zwłaszcza w niemieckich filmach historycznych. Ale można to również zauważyć po tym, kto w Niemczech dostaje nagrody filmowe. W 2013 roku na festiwalu filmowym w Berlinie honorowego złotego niedźwiedzia otrzymał Claude Lanzmann, francuski reżyser, który jako pierwszy obieścił światu udział Polaków w zagładzie Żydów w swoim głośnym filmie Shoah. Ale jeszcze bardziej kuriozalne było to, że w czasie laudacji powiedziano, że Sobibur Landsmana to film o buncie więźniów w polskim obozie zagłady. Niemcy już wiele lat temu zdały sobie sprawę z tego, że jeśli chcą przewodzić Europie, muszą zmienić swoje myślenie o przeszłości, zwłaszcza tej z czasów II wojny światowej. Która w ich ocenie została zdeformowana przez narzucone im po wojnie przez aliantów poczucie winy. I dlatego właśnie tę winę starają się dzisiaj przerzucić na inne narody. Polska nadaje się do tego najlepiej. Wyniki sondażu, jaki przed kilkoma laty opublikował niemiecki Stern, pokazują, że 65% Niemców. Jest przekonanych, że ich kraj nie ponosi szczególnej odpowiedzialności za Drugą wojnę światową. To całkiem nieźle. Proces zmiany świadomości historycznej jeszcze w Niemczech trwa. Filmy historyczne są najlepszym do tego narzędziem, bo to one tak skutecznie epatują Niemców zakłamaną historią. Strach pomyśleć, co się stanie, gdy za jakiś czas zabraknie tych, którzy byli świadkami niemieckich zbrodni. W moim następnym filmie odpowiem na pytanie, dlaczego w czasach III RP nie pociągnięto do odpowiedzialności za zbrodnie komunistycznej Polski generałów wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Dowiecie się również tego, dlaczego politycy różnych opcji oddawali im zawsze szacunek i zawsze chwalili ich honor. Ten film zatytułowałem Ojcowie chrzestni III RP. To pierwszy z cyklu moich filmów, które będą dotyczyły historii III RP. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości. A także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie. subscribe